Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie inspektorze, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy na Opolszczyźnie jest dużo skarg konsumentów na jakość żywności? A w skali roku można to określić na od kilkunastu do kilkudziesięciu. Także ta liczba rośnie. Z roku na rok jest coraz wyższa. Można powiedzieć, że mniej więcej o 30-50% rocznie jest ich coraz więcej. Czyli konsumenci są bardziej tacy wymagający? Tak, dokładnie. Chodzi właśnie o to, że jest coraz wyższa świadomość tego, że konsument ma prawo do zgłoszenia, jeżeli coś mu nie pasuje, ma prawo do zgłoszenia tego. No a my mamy obowiązek to zbadać, stwierdzić, czy rzeczywiście ma rację i odpowiedzieć mu po dokonanej kontroli. Wszystkie uwagi konsumentów sprawdzacie? Sprawdzamy uwagi konsumentów, którzy się podpisali. Czyli anonimy nie są rozpatrywane? Anonimy zgodnie z przepisami prawa zresztą nie są rozpatrywane, nie mamy komu odpowiedzieć po prostu na najzwyczajniej świecie. Natomiast jeżeli ktoś się podpisze, poda swój adres, może być pewny zachowania tej tajemnicy, że tak powiem. W tym momencie nie przekazujemy tego rodzaju danych nigdzie na zewnątrz. Natomiast temu konsumentowi odpowiadamy, mamy na to 30 dni i w ciągu tych 30 dni musimy przeprowadzić kontrolę, stwierdzić stan faktyczny. Chyba że konsument, że tak powiem, pomyli adres. No czyli właśnie, zapytać, czy wiemy, gdzie składać skargi na jakość żywności? Generalnie rzecz biorąc, jakość żywności dzieli się na takie, tak jak gdyby, dwie części składowe. To znaczy jest jakość zdrowotna i jakość handlowa. Jeżeli konsument ma zastrzeżenia co do jakości zdrowotnej, czyli uważa na przykład, że to, co zjadł, zaszkodziło mu, to w tym momencie powinien się kierować do inspekcji sanitarnej. Sanepid, czyli popularny sanepid powinien tam złożyć skargę i sanepid ma również obowiązek zbadać w tym momencie, skontrolować danego konsumenta. W naszym przypadku, jak sama nazwa mówi, naszej inspekcji, inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, a dotyczy to w tym momencie jakości ogólnie rzecz biorąc handlowej. Polega to na tym, że po prostu stwierdzamy, czy jest po pierwsze prawidłowe oznakowanie, a po drugie, czy jakość handlowa, czyli czy to, co producent zadeklarował w oznakowaniu, jest rzeczywiście zgodna z prawdą. A co w sytuacji takiej, kiedy kupujemy puszkę na przykład ze śledziami bałtyckimi, a znajdujemy tam kraby? No to jest ewidentnie zła jakość handlowa, no tak to można określić, prawda? Także... A da się to sprawdzić, nie wiem, tak kontrolujecie, na przykład otwieracie puszki wybrane na przykład w drodze od producenta do sklepu? My kontrolujemy przede wszystkim producentów, głównie producentów, natomiast w przypadku tego rodzaju kontroli są pobierane próby do badań laboratoryjnych i oczywiście te puszki my osobiście nie otwieramy w trakcie kontroli, no bo nie ma to najmniejszego sensu, natomiast pobieramy próbki i te przysłowiowe puszki wędrują do laboratorium, tam są otwierane i tam jest wszystko sprawdzane. Powiedział pan, że rocznie od kilkunastu, kilkudziesięciu skarg od konsumentów na jakość żywności przychodzi akurat do pana instytucji. Czy wszystkie skargi są zasadne? Nie. Mniej więcej od 20-30% skarg jest zasadnych. A w tym momencie przedsiębiorca podlega karze takiej ustawowej decyzji administracyjnej. W zależności od tego, czy jest to tak zwana obniżona jakość handlowa, czy jest to zafałszowanie, kary to są bardzo różne. No właśnie, a w jakich wysokościach od do? Jakie są widełki? To znaczy, w przypadku obniżonej jakości handlowej, to jest taki termin, który dotyczy artykułów, które po prostu mają czegoś albo za dużo, albo za mało w stosunku do tego, co producent zadeklarował. Czyli na przykład, jeżeli producent zadeklarował, że dana wędlina ma mieć 62% wody, a my stwierdzamy, że jest 70% wody, no to w tym momencie jest to obniżona jakość handlowa i producent ponosi karę. Minimalna kara jest to 500 zł w tym wypadku. Natomiast maksymalna najczęściej do trzykrotnej wartości partii. Mhm. Natomiast w przypadku zafałszowania wygląda to już troszeczkę inaczej. Zafałszowanie jest wtedy, jeżeli dany artykuł po prostu zawiera jakiś składnik, którego producent nie zadeklarował, a ten składnik ma istotne znaczenie dla konsumenta. W tym momencie
momencie jest to zafałszowanie i kara minimalna jest 1000 zł, natomiast maksymalna jest to 10% wartości obrotów rocznych. To chyba nie są bolesne kary. Różnie dla dużych producentów. Różnie to bywa. Dla dużych producentów faktycznie kara kilku tysięcy złotych nie jest karą mocno, że tak powiem, obciążającą. Aczkolwiek zdarzają się nawet w takich sytuacjach, że tak powiem, boje o to, żeby czy zapłacić, czy nie. W tym momencie producent ma prawo odwołać się od decyzji wojewódzkiego inspektora wyżej, to znaczy do głównego inspektora. Główny inspektor rozpatruje to jego odwołanie i sprawa się zamyka. Jakość chleba jest badana rokrocznie przez instytucję, którą pan nadzoruje. Na Opolszczyźnie jak wypada ta jakość chleba? Na Opolszczyźnie, panie redaktorze, akurat sytuacja jest tego rodzaju, że zacznę może od tego, że na Opolszczyźnie mamy generalnie około 500 producentów żywności, z czego najwięcej to są właśnie piekarnie, czyli około... Piekarnie, cukiernie jest tego około 180 podmiotów gospodarczych, najczęściej małe podmioty gdzieś na wsiach. Rodzinne. Takie rodzinne, dokładnie. My kontrolujemy pieczywo przeciętnie dwa razy do roku, wybierając ileś tam piekarni na zasadzie tak zwanej analizy ryzyka. Te piekarnie są kontrolowane, że tak powiem, kompleksowo, to znaczy zarówno pod względem dokumentacji prowadzonej, jak i pod względem jakości. Ogólnie można stwierdzić, że jakość pieczywa na Opolszczyźnie nie jest zła. Nie jest zła, większość tych parametrów, które deklaruje producent, jest dotrzymane, aczkolwiek zauważamy w tej chwili trend do pewnego rodzaju drogi na skróty, tak bym to nazwał, czyli konkretnie inaczej rzecz ujmując, fałszowania po prostu. No właśnie, zafałszowane artykuły rolno-spożywcze, to taki jest nawet na waszej stronie punkt, tym się zajmujecie, to o tym... Tak, dokładnie. W przypadku chleba w tej chwili coraz większą popularność zdobywa tak zwany karmel. Jest to barwnik, który dodany do pieczywa, najczęściej pieczywa z zawartością przede wszystkim zwykłej mąki pszennej, powoduje, że to pieczywo ciemnieje. I efekt tego jest taki, że producent jest przekonany, że kupuje pieczywo zdrowsze od tego pszennego, bo widzi pieczywo w kolorze brązowym, wydaje mu się, że jest tam mąka razowa, mąka graham, czyli taka ta zdrowa dla organizmu ludzkiego, przepłaca, bo w rzeczywistości jest to zwykłe pieczywo, tylko że z dodatkiem chemicznego barwnika. Staramy się, że tak powiem, przeciwdziałać temu zjawisku i mam nadzieję, że producenci pieczywa już dojrzeli do tego, żeby jednak tego nie stosować, ale przyszłe kontrole wykażą. A co z wagą deklarowaną przez piekarzy, wagą chleba? Zdarzają się tu jakieś... Nie, tutaj jest z reguły wszystko w porządku. Praktycznie, jeżeli chodzi o ten akurat rodzaj nieprawidłowości, jest to chyba najrzadszy. Macie państwo też w zakresie swojej działalności kontrolę w zakresie rolnictwa ekologicznego. Na czym to polega? Generalnie rzecz ujmując, Opolszczyzna na mapie Polski, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne, zajmuje szlachetne ostatnie miejsce, tak to można byłoby określić. Mamy najmniej producentów i rolników ekologicznych. Aktualna cyfra to, o ile pan dobrze pamiętam, 95 rolników w tej chwili jest zarejestrowanych jako rolnicy ekologiczni. A gdzie jest najwięcej? W jakim regionie? A to jest województwo, przede wszystkim województwo podkarpackie i województwo małopolskie. Tam pewnie powyżej tam jest, oj, tam jest pod chyba 4000 z groszem, także to jest różnica między setką u nas. Natomiast rolnicy ekologiczni są kontrolowani, że tak powiem, dwutorowo. To znaczy rolnika ekologicznego prowadzi od początku do końca, że tak użyję takiego sformułowania, tak zwana jednostka certyfikująca. W kraju mamy 10 jednostek, 10-11 w tej chwili już, jednostek certyfikujących, które przyjeżdżają do rolnika, mówią mu, jak należy postępować, następnie kontrolują to wszystko, to co on robi. Natomiast naszym zadaniem tak naprawdę jest kontrola tych jednostek certyfikujących, czy one dobrze wykonują te zadania. I ta kontrola polega na niczym innym,
tym jak właśnie na bezpośrednio przyjeździe do rolnika i skontrolowaniu tego rolnika, czy on rzeczywiście wszystko dobrze robi, czy jednostka certyfikująca go sprawdzała, czy jest wszystko w tym w zakresie tej żywności ekologicznej ok, czy dokumentacja jest dobrze prowadzona. Jeżeli stwierdzamy nieprawidłowości, to w tym momencie w pierwszym rzędzie obrywa jednostka certyfikująca. Mam też przed sobą wykaz zarejestrowanych nazw produktów regionalnych. Bryndza podhalańska, oscypek oczywiście, rogal świętomarciński, fasola korczyńska. No, z opolskich produktów jest kołacz śląski, czyli też niewiele macie do kontrolowania, ale czy zdarza się zła jakość kołacza śląskiego jako produktu regionalnego opolskiego? Do tej pory jeszcze się to nie zdarzyło. Kołacz lub kołocz, bo kołocz, to tak. Także jest także druga nazwa stosowana. Tutaj w wykazie jest kołacz. Tak. Przy czym w tym certyfikacie unijnym jest również w nawiasie napisane kołacz. Mamy na terenie województwa opolskiego 11 producentów tego kołacza, którzy posiadają certyfikat. Oni musieli być skontrolowani wcześniej. Dostają taki certyfikat na okres najczęściej 2 lat i kontrolujemy wyrywkowo później, czy rzeczywiście ta jakość jest taka, jaka była deklarowana. Nie zdarzyło się jeszcze w historii krótkiej dosyć tego naszego kołacza, żeby ta jakość była nieprawidłowa, aczkolwiek czasami zdarzają się problemy tego rodzaju, że inni producenci, inne piekarnie, cukiernie, tak jak gdyby podszywają się. Tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli ktoś nie posiada tego certyfikatu, nie wolno mu sprzedawać, nie wolno mu produkować i sprzedawać tego naszego popularnego ciasta. To bardzo ważna informacja. Pod nazwą kołacz śląskim. W tym momencie jest to, podlega to bardzo wysokiej karze, włącznie z karą ograniczenia wolności i jest to po prostu zabronione. Natomiast zastrzeżona jest nazwa śląski. Czyli pod nazwą kołacz wolno produkować, wolno to sprzedawać, nie ma problemu. Natomiast jeżeli ktoś użyje nazwy kołacz śląski, musi już posiadać certyfikat. Jeżeli próbuje sprzedawać tego rodzaju artykuł bez tego certyfikatu, no to wtedy jest niewesoło. A zdarzają się sytuacje tego rodzaju, że producenci starają się tak jak gdyby obchodzić ten przepis, stosując różnego rodzaju wybiegi typu na przykład kołacz babuni, kołacz dziadunia i tym podobnie, prawda? Staramy się tłumaczyć, że tak nie wolno robić. Tego rodzaju działalność w zasadzie jest to wprowadzanie klienta w błąd po prostu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Andrzej Pawłowicz, opolski wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, był gościem rozmowy 4. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Twoje lato. Twoja muzyka.